Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem na narożniku ulic Księcia Mieszka I i Alei Solidarności w miejscu tego nośnika umieszczonego na miejskich działkach. Zgłaszaliście mi ten temat już podczas jego budowy, zadając pytanie, czy ten obiekt jest legalny. Tak, jest legalny. Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania wydał na niego pozwolenie na budowę, pomimo tego, że tak naprawdę nie ma dojazdu do niego. No właśnie, i o ten dojazd się rozchodzi. Tak naprawdę firmy obsługujące wszystkie nośniki reklamowe w Poznaniu notorycznie łamią prawo, zagrażając tym samym pieszym, niszcząc zieleń. Oczywiście jest to zagrożone odpowiednimi karami w kodeksie wykroczeń, artykuł 144, ile się nie mylę, niszczenie zieleni. Pojazdy obsługi tych nośników wjeżdżają, tutaj przyjeżdżają koło tej lecznicy weterynaryjnej. Wjazd odbywa się chodnikiem, tutaj przez tak naprawdę przejście dla pieszych. Bezpośrednio oczywiście zagrażając pieszym, którzy tutaj tędy idą. To jest chodnik należący do ZDM-u, z tego co kojarzę. A działka chyba jest Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. ZDM już mi wstępnie odpowiedział, że aby wymienić treść na tym billboardzie i wjechać tutaj, jeździć tutaj, należałoby mieć odpowiednie zgody. Między innymi zgodę zarządcy drogi, do której należy załączyć projekt tymczasowej organizacji ruchu wydany przez MIR. Oczywiście tak się nie dzieje i tak się nie dzieje w żadnym przypadku dotyczącym reklamy w Poznaniu. Czyli mówimy tutaj o ogromnej patologii akceptowanej przez prezydenta, przez jego zastępców odpowiedzialnych m.in. za drogi oraz za nieruchomości. Także sami widzicie, jak to wygląda. Dobra, jadę dalej. Miłego dzionka.